Maciek, hono, hono. Jestem. Ostatni weekend wolny w grudniu. I co tu robić? No słuchaj, dużo śniegu na ulicy, więc trzeba gdzieś chyba skoczyć, jeszcze jeden filmik nagrać, tylko gdzieś bardzo blisko. To mam pomysł. Jeżeli bardzo blisko, jedziemy do Koniuszkowej. A co tam za muzeum jest? A jest właśnie, a skąd bierze muzeum? No bo przypuszczam, no bo jedziemy na muzeum. No to jest muzeum silników stacjonarnych u Grześka. Taki mocny kolekcjoner. Czyli tam nie ma żadnych samochodów, tylko same silniki są. Same silniki. No to jedziemy. Jedziemy. Jest takie powiedzenie, bez kolekcjonerów nie byłoby muzeów. Wszystko zaczyna się od zbierania ciekawych przedmiotów, które warto zobaczyć, które warto mieć na początek, a później wyższa forma, można powiedzieć, tego zbieractwa to już jest dzielenie się tym szeroko z jak największą ilością osób. Czyli jesteś już na tym etapie dzielenia się, czyli zbieractwo było na samym początku, a teraz już jest level up. Tak, no zbieractwo właśnie to no, takie trochę było mało wyszukane, bo na początku zbierało się wszystko, co stare i ciekawe. Później już zaczęło się wybierać. Segregacja. Segregować, no, motoryzacja przede wszystkim była na początku. Motocykle, od tego wyszedłem, chociaż tam nie gardziłem starymi przedmiotami od samochodów, czy od ciągników. Mhm. No, część z tych rzeczy posłużyła jako taki element wymienny, bo można było się podzielić tym z kimś. Ktoś potrzebował część do motocykla czy do samochodu, no to, a mnie to nie było generalnie potrzebne. Znalezione, gdzieś tam tanio kupione, na złomie pozyskane, czy u kogoś w starym domu, starej stodole. No a samemu zaczęło się zwracać uwagę bardziej na coś, co już najbardziej pobudzało wyobraźnię. U mnie na początku, tak jak mówię, były motocykle w całości. Natomiast nie mogłem znaleźć takich, nie mogłem kupić takich motocykli, które mnie najbardziej interesowały, czyli no, ze złotej ery motocykla lata 30, a tym bardziej jeszcze starsze maszyny, bo to było po prostu za drogie i nieosiągalne dla mnie, więc przyglądałem się jeszcze innym maszynom, takim jak silniki stacjonarne. Tych jeszcze było sporo, w okolicy nawet. One tutaj jeszcze były do niedawna użytkowane. Chyba najdłużej na Podkarpaciu były użytkowane, dlatego że tutaj niczego nie wyrzucano, wszystko co... No tak, takie era zbieractwa. Era zbieractwa i może tego, że myśmy byli tą Polską C, nie? Więc u nas trochę tam i elektryczność trochę... Z tą Polską C to nie jest tak do końca i tutaj chyba o tym jeszcze trochę powiemy, bo oczywiście był to dosyć biedny region, szczególnie przed I wojną światową, ale z drugiej strony region bogaty, jak chodzi o różnorodność. Nie było dużo tutaj tych maszyn, natomiast one były dosyć różnorodne. Przede wszystkim dlatego, że z różnych kierunków do nas docierały. Przede wszystkim kierunek ten południowy. No, byliśmy częścią Austro-Węgier, więc tutaj czy z Austrii, czy z Czech, z tych silnie uprzemysłowionych państw, które stanowiły jak gdyby epicentrum tego dużego kraju, jakim były Austro-Węgry, również ta część Polski, Galicja. Tutaj wiele właśnie tego sprzętu do nas docierało z południa, natomiast no, z kolei Austro-Węgry powiązane były z Niemcami. Więc, i stamtąd też migrowały te silniki. Więc też niemieckie silniki tą drogą docierały. No ale także wiele sprzętu przywożono z Ameryki, z Francji, z Anglii, ze Szwajcarii. Także tutaj były naprawdę ciekawe maszyny i część z nich została właśnie dlatego, że one długo były uznawane, że przede wszystkim rarytas były czymś drogim. No, ludzie byli oszczędni z tego, że byli dosyć biedni, to też nie pozwalali sobie na to, żeby zaraz się pozbyć czegoś, tak? Mhm. Czegoś, co służyło wiele lat i co mogło się jeszcze przydać. Z racji tego, że no, wydaliśmy, znaczy w tym momencie wydajemy kolejną książkę. No bo jedną już napisałeś. Tak, jesteś współtwórcą książki, tutaj, prawda? Jest tutaj za nami Polskie Silniki Stacjonarne. To jest książka o polskich producentach i historii powstawania w Polsce tych maszyn. Tym razem piszemy już ogólnie o historii wykorzystywania tych silników w Polsce, w polskich warunkach, jak one do nas trafiały, kto nimi handlował, kto je użytkował, jakie były ich ceny, no w miarę możliwości to, co udało nam się po prostu zgromadzić, do jakich materiałów dotrzeć, bo jest to często wiedza no, po prostu trudno osiągalna już
można powiedzieć, zapomniana. Staramy się właśnie to przybliżyć teraz. Nikt do tej pory tego nie robił przed nami, więc no to łatwe takie też nie było. Mam nadzieję, że to się nam udało, ale to już ocenią czytelnicy. Dokładnie. Praca będzie się nazywa się Silniki stacjonarne na ziemiach polskich. A powiedz mi Grzegorz, bo poznajesz ludzi, ściągacie te silniki, znajdujecie te silniki, wszystko w obrębie gdzieś tutaj na chwilę obecną Polski. Czy ściągaliście, czy było tak, że jedziemy, bo dostaliśmy cynk i jedziemy, nie wiem, do Niemiec i stamtąd ciągniemy silniki, bo są, bo pokazały się, bo ktoś wyciągnął z szopy? To znaczy tak, no teraz do Polski masę silników przywieziono w ostatnim czasie i to kupowano nieraz całe kolekcje. Ja znam takie przykłady, nawet moi znajomi, czy z Austrii, czy gdzieś tam z Anglii. Mhm. Natomiast ja tu tak nie funkcjonowałem. Ja czy moi koledzy, z którymi najbliżej współpracuję, koledzy z Małopolski, Andrzej i Leszek Zwierniak, tutaj myśmy większość pozyskiwali na terenie kraju. Oni mają chyba kolekcję jakąś taką polskich silników. Tak, tak. I to taką rzeczywiście wyszukaną, w mojej ocenie, najbogatszą na terenie. Dokładnie. Polski. A no właśnie, ale tak naprawdę na terenie Polski, jeżeli chodzi o Muzeum Silnika Stacjonarnego, to nie ma chyba drugiego muzeum. Czy jest? To znaczy, jest tak, muzeum silnika. Są muzea rolnicze. Tak, ale poświęcone stricte silnikowi stacjonarnemu. Ile jest takich muzeum? Nie. To w Koniecznikowie jest jedyne. No właśnie. I tak było w momencie, kiedy żeśmy udostępniali tę kolekcję. I tak jest po dzień dzisiejszy. Nie ma miejsca specjalnie przeznaczonego silnikom stacjonarnym. O to mi właśnie chodziło. Czyli tak naprawdę jesteś jedyny w Polsce. No nie. No mają muzeum. Nie, ja wiem, że są muzea, które mają przy okazji jakiś tam silnik stacjonarny, ale nie taką kolekcję, jak tutaj jest. No nie jeden, bo są muzea, których ta kolekcja silników stacjonarnych się silnie rozwija. To na przykład Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, teraz jeszcze kilka takich muzeów prywatnych albo muzeów techniki ogólnie przy okazji mają duże kolekcje silników. I też chociażby tak jest sprowadzone z zagranicy, gdzieś tam z Holandii czy właśnie z Austrii. Natomiast typowo pod kątem silnika stacjonarnego spalinowego Muzeum w Koniecznikowej jest szczególne i jedyne. No i no, wszystko musi się tak samo kiedyś zacząć, tak? Czyli kiedy się u Ciebie to zaczęło? W sensie, ile miałeś lat i jaki był ten pierwszy silnik, który to jest taka trochę zabawna historia, bo mnie tak trudno teraz pamięcią sięgnąć do tego, kiedy pierwszy silnik kupiłem, bo na początku to aż tak bardzo mnie nie interesowały, dopiero po pewnym czasie ta pasja się rozpędziła. To jak u każdego chyba. Gdzieś tam na prawo motocykla coś zaiskrzyło. Tak, po studiach zacząłem to zbieranie i pierwsza rzecz taka w ogóle, którą znalazłem, to był zbiornik do motocykla, gdzieś tam na złomie. Czyli od zbiornika od motocykla się praktycznie zaczęło, tak? Tak, tak. Pewnie tak to było i to miał być zbiornik do Harley'a, okazało się, że był do Iża, 49. Podobny, tak. No, a silniki pojawiły się pewnie tak około 20 lat temu, może troszeczkę więcej. I wśród nich najpierw to były takie dosyć często spotykane Deutze, silniki Deutza, szczególnie seria MA, MAH, to kilka tych silników gdzieś tam udało mi się nabyć. Natomiast później z czasem trafiały się coraz to ciekawsze silniki, może dlatego, że takich właśnie zacząłem szukać. Mamy tutaj co najmniej 60 producentów silniki z co najmniej 20 krajów. Więc ta ekspozycja jest rzeczywiście różnorodna. Są silniki pionowe, są silniki poziome, są silniki jednocylindrowe, wielocylindrowe, są silniki jednopaliwowe, wielopaliwowe, średnio, nisko, wysokoprężne. Wiem, że masz też wiem, że tutaj jest jeden silnik, przynajmniej jeden silnik, który jest napędzany tym, co wykopane było z ziemi. Tak było? Jest taki silnik? Że to, co wyciągnęli z ziemi, odwiercie. Tak. To tu mówimy o silniku HAC. Ale jest taki, masz taki silnik, no właśnie. Tak, tutaj to silnik, jest który pracował, można powiedzieć, za darmo przez lata w niedalekiej okolicy, bo w okolicy Brzozowa. Tam też, no, tam jest sporo dawnych kopalni, teraz część z nich została zlikwidowana, ale tam w jednym z gospodarstw ten silnik pracował na takie nieprzetworzone paliwo wydobyte bezpośrednio z szybu. Powiedz mi, każdy w swojej kolekcji ma jakieś biurko krucha.
taki najważniejszy, jego najcenniejszy eksponat. I według Ciebie jaki Twój jest taki eksponat? To jest trudne pytanie, bo jednego silnika bym teraz już nie wymienił. Jest ich co najmniej kilka z różnych powodów. Ze względu na wiek, ze względu na konstrukcję, ze względu na unikatowość tej maszyny. Też silnik także, przychodził stulecie w tym roku. Także naprawdę jest co najmniej kilka takich silników, które bym wymienił. Na pewno do nich należy Langenwolf z nurkującym tłokiem. Silnik zapewne z końca XIX wieku. Na pewno do nich należy silnik Zieleniewski, dwa silniki Zieleniewski. A to polskie tak, silniki, polskie nie? Silniki. Antoni Zieleniewski? Nie, Antoni Ludwik Zieleniewski, krakowska wytwórnia. To są jedyne znane, zachowane silniki tego producenta obecnie. Obydwa są u nas. Z kolei Karol Ochsner i syn. Pierwsze pewnie w całości wyprodukowane w Polsce silniki diesla. Przed II wojną światową. Oczywiście były to kopie niemieckich silników Schlitter, silniki SJN, przepraszam, HDL typ. I tutaj mamy jeden z tych silników, a naprawdę nie powstało ich wiele, bo był to okres bezpośrednio, wtedy kiedy one powstawały, to był to okres bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej. Ta wojna przerwała ciągłość tych pracy, tych fabryk. Jak wszystkiego. Tak. Przede wszystkim Karol Ochsner i syn, czy też inne fabryki polskie, które do tej pory silnie się rozwijały w czasie wojny drugiej, niestety albo zupełnie zniknęły z rynku, albo na skutek wojny i tego, co wojna przyniosła, nie odrodziły się już po wojnie, upadły. Ale oprócz silników masz też, widzę, bogatą kolekcję i LUD lampy, olejarek, to wszystko wiadomo, połączone jest i powiązane stricte z silnikami, ale widzę, że są też plakaty, prospekty. Co to miało zachęcać do zakupu? Tak, to jest stara reklama. Reklama sprzed II wojny światowej, a może nawet i niektóre są jeszcze starsze, jeszcze z czasów wspomnianej Galicji. Niektóre w języku niemieckim, ale większość jednak w języku polskim, mimo że producenci rzeczywiście z różnych rejonów świata, no tutaj reklamy miały przyciągać uwagę, graficznie miały być ciekawe, stąd też one takie są. To wszystko jest misternie wykonane, te grafiki są po prostu ładne i zachęcające do zakupu. A to wszystko to jest oryginał, czy to jest odtworzone? Nie, to są oryginały. Czyli tak jak było w tamtym czasie, reklamowany był dany silnik, tak to wyglądało, tak? Tak, mało tego, one mają tutaj lokalną historię, bo zostały znalezione na terenie Konieczkowej. A Grzegorz, powiedz mi, masz tutaj silniki tak naprawdę przeróżne. Co one tak naprawdę zasilały? No pewnie młyny jakieś, nie wiem, kierat może, cokolwiek. Od czego one tak, są? Ja może wyjdę od historii w ogóle, bo ona tutaj jest kluczowa, a tym bardziej dla Was jako pasjonatów motoryzacji i samochodów zabytkowych. No nie byłoby tych samochodów, gdyby nie te silniki. Zdecydowanie. Często to jest tak, że mówiąc tu o historii silników spalinowych, w takiej wczesnej historii, mówimy o osobach, które można powiedzieć są twórcami motoryzacji. Wśród nich jest Nicolaus August Otto, twórca czterosuwego silnika, założyciel firmy Deutz, największego producenta takich silników na świecie i teraz no, najstarszego. Firma legenda. To założycielem był Nicolaus August Otto, który właśnie uchodzi za twórcę tego obiegu czterosuwego. Uchodzi, bo tak naprawdę nie jest jego autorem. Ale jest pierwszym budowniczym takiego silnika. Z kolei takie osoby jak Daimler, jak Maybach, to byli pracownicy Deutza, czyli też firmy, która produkowała silniki stacjonarne. I dzisiaj znamy te marki z luksusowych samochodów. Tak, no potem Carl Benz, założyciel firmy, która produkowała silniki stacjonarne. No i konstruktor jednocześnie w końcu później rozwinął właśnie swoje no, zaangażował się przede wszystkim właśnie w motoryzację. Uchodzi zresztą za pierwszą osobę, która opatentowała samochód w Niemczech i pewnie na świecie. To tutaj nawet firmy niektóre, które tutaj prezentujemy, firmy, silniki noszą nazwy właśnie tych
właśnie tych osób. Polska historia motoryzacji jest jeszcze o wiele starsza, no takie osoby jak Tadeusz Tański na przykład, twórca samochodu, którego można było rozkręcić jednym kluczem, można powiedzieć, tak. To pewnie nie legenda, jest twórcą również silnika spalinowego stacjonarnego, który służył do ładowania akumulatorów w warunkach polowych dla wojska. To był silnik stacjonarny. O, to tego nawet nie wiedziałem. Dwucylindrowy, tak. Czy firma Ursus. No właśnie miałem się pytać, czy Ursus też robił silniki? Tak, Ursus był przez pewien czas największym producentem takich silników stacjonarnych, no krajowym producentem, bo na Rosję carską. Także nie, był bardzo znanym producentem, najbardziej liczącym się wówczas. Mówię krajowym, bo wówczas Warszawa w ramach tego Królestwa Polskiego w pełni podlegała, no była częścią zaboru rosyjskiego, carskiego, tak. Także tutaj Ursus miał dosyć duże dokonania. On wyszedł, można powiedzieć, od silników. Znaczy nie, generalnie to zaczął do armatury jeszcze w XIX wieku. Natomiast w roku 1002 bodajże rozpoczął produkcję silników spalinowych i były to właśnie silniki stacjonarne. W roku 1922 dopiero rozpoczął produkcję pierwszych ciągników. Masz wiedzę, ile z tego wszystkiego jest sprawnych silników? Takich, które dzisiaj przychodzisz, uruchamiasz. Też częste pytanie, ale tak, no ta sprawność, no, można różnorako traktować, bo są silniki, które mogłyby z daną maszyną pracować przez długi czas, a są silniki, które tylko da się uruchomić na jakiś czas. Mhm. Gdzieś tam, załóżmy, szwankuje chłodzenie albo szwankuje smarowanie. Mhm. Czy jakieś tam inne układy, więc no chodzi o silniki te, które usłyszałem, dało się odpalić, czy te, które dzisiaj, załóżmy, moglibyśmy odpalić. No nie, na przykład te, które teraz pójdziemy i powiem Grzegorz, chodź odpalimy jakiś silnik, niech zobaczmy, w zasadzie jak pracuje. Prawie wszystkie diesle odpadają, bo już jest zimno, bo jest chłodno, no. I już jest to dużo trudniej. No pewnie kilka z nich bym uruchomił, ale byłoby to dosyć kłopotliwe. Tym bardziej, że te no, wymagają też specjalnych czynności. Pewnie tak na szybko to było Z20, tak na szybko, a gdybym się tak mocniej pobawił, to albo miał pomocników, to pewnie Z30, ale tak w ogóle to blisko połowa da się uruchomić. Teraz tak, jak w dzisiejszych czasach wiadomo, te litrowe silniki mają ponad 100 koni. Wtedy mniej więcej ile tych koni miały takie silniki? No wczesne silniki miały od pół konia, nawet i mniej. Do kilkunastu to już były kilkunastokonne, to już były mocne silniki, ale tak. To mówię o silnikach w wieku XIX jeszcze. Tak. Czyli wyglądały potężnie. Tak, z komputerami, tak, nie? Tak. Wielki komputer, no, polski na statek, a miał 1 tak. No to wtedy komputer polski nie zmieściłby się tutaj w tym pomieszczeniu, natomiast po zadaniu mu 2x2 zawiesił się. Tak, z tym, że taki silnik, mimo że miał bardzo małą moc, on potrafił stosunkowo dużą maszynę uciągnąć, a to za sprawą dużego momentu obrotowego, tak, którym dysponował, bo on miał zwykle duże koło zamachowe, jedno bądź dwa, które no, te elementy magazynowały tą energię. W wolnym ruchu on osiągał tą niewielką ilość koni mechanicznych, a jednak no, trudno go było zatrzymać. Stoję w tym momencie przy takim silniku, co do którego mamy przypuszczenie, gdzie został zbudowany. Na razie nie będę tego zdradzał, bo tutaj nie jest to pewne, ale
Ale no, silnik jest bardzo ciekawy, tak jeśli chodzi o samą konstrukcję, dosyć archaiczny, jeszcze z zaworem ssącym samoczynnym, z kolei z regulatorem obrotów połączonym z zaworem wydechowym. Pracuje tak jak większość amerykańskich silników z lat 20. i wcześniejszych, czyli z taką przerywaną pracą. Nie za każdym razem następuje wybuch. Tutaj regulacja, ponieważ dotyczy zaworu, co ten wybuch, pełen cykl nie następuje systematycznie, tylko silnik, gdy się rozpędzi, to zostaje rozprężony i nie ma wybuchu, nie ma pełnego cyklu. Gdy znowu spadną obroty, zawór z powrotem się zamyka. Czy regulator odstrzeliwać? Gdzieś nagromadzoną mieszankę? To znaczy on po prostu... On co pewien czas strzela oczywiście, natomiast nie jest to tak, że pracuje tak bardzo płynnie. Jego praca jest przerywana. Pracuje, nie pracuje. Czyli jest taki jałowy bieg, można powiedzieć. No rzeczywiście dość nietypowo. Siłą rozpędu. Tu mamy polskiego Perkuna. Myślę, że z roku 1030. Tak po numeracji można go pewnie datować. Ale już trzykonie, to już nie byle co. Trzykonny, to typowo rolniczy silnik, niewielki. Znaczy nie, może nie tylko rolniczy, bo pewnie podobne stosowano do napędu agregatów prądotwórczych. Ale typowo średnioprężny silnik tej firmy, charakterystyczny i chyba najmniejszy, jeśli chodzi o te maszyny z Perkuna. Bo Perkun znany był przede wszystkim silników poziomych młyńskich. Tu wspomniany Hatz, który miał właśnie to paliwo jeszcze zaczerpnięte bezpośrednio z szybu. Jest to silnik średnioprężny również. Tam Mitz Weiss, zresztą Ludlampa, tak jak to się odbywało. I tu już na stałe ona jest wmontowana, nie? Nie, ona jest tam po prostu dołożona, ale posadowiona tutaj jest. Specjalne siodełko, specjalna podstawka po to, żeby nie trzymać tej ludlampy non-stop. Zwykle ta grusza była osłonięta, tak jak to tutaj jest, po to, żeby nie tracić tej energii. Ale to jest tak już typowo designersko, dlatego to widać, że te niemieckie silniki naprawdę, widać, że są... Nie dość, że solidne, to jeszcze wyglądały. Wyglądały świetnie przecież. To. Takie coś spokojnie można by było teraz w nowoczesnym lofcie postawić. Jest drewno, piękne tabliczki, znamionowe, wszystko. Bardzo ładnie. Tak, no to drewno akurat jest odtworzone tutaj. Niekoniecznie takie było w oryginale, chociaż ten silnik to tak zwana lokomobila, no tak to można określić. Lokomobila, zwykle taki termin używało się względem maszyn parowych na kołach. Niektóre z nich były same z możliwością poruszania się, więc były tak naprawdę protoplastami dzisiejszych ciągników. Natomiast jeśli chodzi o silniki spalinowe, również umieszczano na wózkach przewoźnych takich, po to, żeby były mobilne z miejsca na miejsce, żeby można było to przetransportować. Niejednokrotnie te wózki były rozbudowane o specjalne dachy, nawet były kotary, które zasłaniały silnik przed deszczem, przed warunkami atmosferycznymi. Grzegorz, powiedz mi, z tych wszystkich silników przyjmujesz je do siebie, sprawdzasz, działają, nie działają, ale który, a może więcej niż jeden, silnik jest taki, który postawiłeś i on od samego początku wygląda tak, nie przychodził żadnego, nie wiem, napraw, malowania, jest taki w 100% oryginalny. To znaczy tak, no nie byłoby frajdy, jakbym nie ruszył. Pomijamy właśnie tą frajdę. Także koło każdego coś tam dłubnąłem, brzydko mówiąc. Natomiast no, są takie, których nie poddaliśmy żadnemu malowaniu, żadnemu, i to większość nawet. No właśnie. No po prostu nie chcieliśmy popsuć. Pewnie jednym z nich będzie Witte, amerykański silnik z lat, no przełom lat 20-30. Tutaj widać jeszcze resztki oryginalnego malowania. Tego koloru trochę jest tutaj, gdy zobaczymy ten zielony, ładny kolor. No i mało tego, tutaj jest jeszcze tabliczka sprzedawcy polskiego z przodu. Zobacz, jaka tam fajna reklama jest. Reklama oleju na dole. Firmy Vacuum Oil Company do nabycia we wszystkich miejscowościach świata. Reklama oleju. Reklama oleju. Dostępny we wszystkich miejscowościach świata. Tak. A firma... I Koniecznikowej.
Tak, no ten silnik był znaleziony na Gwoźnicy, więc bardzo niedaleko. On tu pracował przez lata w Gwoźnicy. I co zrobił? Na granicy górnej, dolnej Gwoźnicy. Mocarnie zwykle napędzał. No to nie był Thermomix, Łukasz. To nie jest Thermomix. Mało tego, tutaj nieraz opowiadam taką dosyć ciekawą historię o tym, że silnik został zamieniony za motocykl. Tam w Gwoźnicy było państwo, które posiadało motocykl marki Triumph. Dziś nie wiem, czy to był Triumph czy to był niemiecki, czy był angielski, no ale na pewno przedwojenny motocykl oni po prostu zamienili. Po jednej z takich wypraw, na których się tam gdzieś tam przewrócili, trochę się połamali i zamienili ten motocykl. Dali sobie spokój. Tak, zamienili za coś, co im było potrzebne w gospodarstwie, czyli silnik. No takie są przekazy osób, od których ten silnik nabywałem. Czy to jest do końca prawda, tego dzisiaj już nie rozstrzygniemy. Silnik Warchałowski, J. Warchałowski. Wydawałoby się, że polski silnik, ale nie, to jest silnik austriacki, ale firma nosiła nazwę polskiego. Czyli znaczy jakieś gdzieś korzenie polskie. No nawet nie korzenie, tylko Jakub Warchałowski, twórca tej fabryki, był z pochodzenia, znaczy był jaślaninem. Z Jasła w wieku kilkunastu lat przeprowadził się do Wiednia. Tam uzyskał wykształcenie techniczne, założył swoją najpierw warsztat taki naprawczy, później swoją fabrykę. No i jego synowie rozwijali, a jego synowie z kolei byli pionierami lotnictwa austro-węgierskiego. Mamy tutaj silnik, który został sprzedany całkiem niedaleko nas, bo w Przemyślu przez firmę M. Gutmann Przemyśl, tutaj jest tabliczka, która o tym mówi. Właśnie to są dla nas cenne dowody na to, że te silniki tutaj w Polsce chodziły, pracowały. Były. Że nie jest tak, jak to się utarło, że to Niemcy do nas tą technikę przynieśli gdzieś tam w czasie działań wojennych. Oczywiście też takie silniki się pojawiały tu w Polsce, natomiast większość jednak maszyn tutaj była dużo wcześniej kupiona przez co bogatsze osoby prowadzące swoją działalność, albo właśnie ziemian, czy też rzemieślników, przemysłowców, to tutaj Polska nie była wcale takim krajem zacofanym, jak się zwykło mówić. Może była stosunkowo biedna, bo wiadomo, że tutaj lata niewoli. No wszystko zrobiło swoje. Wszystko robiło swoje, tak, tak. Niejednokrotnie silniki były budowane według tego samego wzoru, ale przez różne firmy. No widzę, właśnie Deutz ma bardzo podobnie. Deutz i Jene. No ten silnik z kolei to też ciekawostka, zbudowany w Gorzowie Wielkopolskim obecnym. Wówczas był to Landsberg am Warte. To nie jest jedyny przykład silnika, który przed wojną był wybudowany w III Rzeszy, a obecnie jest to teren Polski. I tu za mną są silniki, które też są takimi świadkami pewnych historii. Silnik Bates Edmonds, który uległ uszkodzeniu najpierw, a później naprawie. Naprawa była bardzo dobrze wykonana. Ona dotyczyła korpusu pękniętego w tym miejscu. No silnik był uszkodzony tak, że na pewno nie mógłby swojej funkcji pełnić. Po prostu rozleciał się. Ktoś wykonał wzmocnienia ze specjalnie profilowanej blachy, dosyć grubej, a zrobił to perfekcyjnie, nawiercił i wzmocnił całą konstrukcję i to przez lata jeszcze służyło. Nie wiemy, czy to był ktoś, kto po prostu perfekcyjnie jakoś tam opanował te umiejętności w ramach jakiejś kuźni, czy po prostu czy to była firma specjalizująca się w tym, bo takie firmy oczywiście były, bo to był szeroki rynek, te silniki napędzały całą gospodarkę, więc tutaj firmy też musiały dbać o to. Tak, chciały na tym zarabiać, naprawiając. Natomiast już pewnie motyw wykorzystania łuski chałubicy 122 mm jako zbiornika paliwa, no to pewnie już jest pomysł taki własny właściciela. Drugą łuskę myśmy już zastosowali jako zbiornik na ciecz chłodzącą. Silnik udało się odpalać, udaje się go odpalić, on ma charakterystyczną, ciekawą pracę, ale nie jest na tyle sprawny, jakbyśmy chcieli. Także dłużej, żeby popracował i coś zrobił. Tak, tak. Tutaj mamy dwa silniki, które są związane z tunelem pod Żarnowską Górą, przynajmniej według przekazu właścicieli, Tagea. Czyli silnik wzoru amerykańskiego, ale no jak reklamy, do których dotarliśmy, mówią, sprzedawany co najmniej przez firmę z Mannheim.
Józef Fogele. Ten silnik pracował rzekomo przy budowie tunelu pod Żarnowską Górą, tego tunelu schronowego dla pociągu sztabowego Adolfa Hitlera. Natomiast ten drugi już w momencie, kiedy tunel był pracującym obiektem, był jakimś częścią agregatu prądotwórczego. Każdy się odpala inaczej. Tak. Tu Anglik tym razem. Kierownica po prawej. Idę świecę wyczyścić w tym czasie. I pali. Jedziesz czy ja? Ja pierwszy. Ja szybciej. Dobrze. Taki silnik mniej więcej ile palił na godzinę? No ten akurat tutaj, no trudno mi powiedzieć, zbiornik paliwa nie jest duży. Tak. Jak na taki silnik, on pewnie wystarczał też, tak z doświadczenia zresztą widzę, no pewnie ze 2 litry może spalił, ze 3. Na godzinę? No może nie nawet. Pewnie taki, czyli w miarę oszczędne były pewnie taki zbiornik za cały dzień by wypalił może. Może coś więcej. Stosunkowo oszczędne, no musiały być oszczędne, żeby pracować, wiadomo. Tak, tak. Żeby się opłacało ich użytkować. Tu w tym warsztacie sporo takich części, akcesoriów, niektóre nierozpoznane nadal, chociaż jest coraz mniej już tych nierozpoznanych i większość już jest jednak wyczajona, do czego służyła, z jakiej maszyny pochodziła. Tłok. Tak, tłok pokaźnych rozmiarów, 153 kg ważący, pasy transmisyjne do połączeń z maszynami, z motoryzacji tutaj, chociażby dźwigary takie, ten akurat wehrmachtowski. Tak, z jednych z pierwszych silników diesla, pionowych silników sprężarkowych zwykle pochodzi pewnie ten element. Z kolei pierścień pochodzi także od takiego silnika, ten pierścień tutaj od kilkutonowego silnika pionowego firmy Mann. Firma Mann jako pierwsza produkowała silniki diesla. Rudolf Diesel w momencie, kiedy taki silnik stworzył, chciał rozpocząć jego produkcję, to poszedł do pierwszego, najważniejszego producenta, jakim był Deutz. Wówczas Deutz niestety nie był zainteresowany produkcją tego silnika, po prostu sądzili, że to nie będzie pracowało. Udał się zatem do konkurenta, udał się do firmy Mann i firma Mann po wprowadzeniu swoich poprawek kilku wyprodukowała pierwsze takie silniki. Prawdopodobnie właśnie z tych pierwszych serii pochodził ten silnik, którego pierścień tu widzimy. Taki silnik był w okolicy Łańcuta, niestety już go nie ma. To jest jeden z oficjalnie chyba najstarszy nasz silnik z roku 1897. Wszystko za sprawą tabliczki znamionowej, która informuje nas dokładnie o tym roku produkcji. Natomiast po numerze patrząc silnika, bo to jest to Deutz. Natomiast co charakterystyczne, jest to silnik gazowy przebudowany na silnik diesla. Ale w tamtych czasach był przerabiany? To znaczy nie bezpośrednio w tamtych czasach, kiedy w roku 1897 był gazowym. To był fabrycznie gazowy silnik, ale później go przebudowano. W jakim czasie trudno powiedzieć. Na pewno to było w czasie, kiedy opłacało się przechodzić na paliwo inne. Były specjalne firmy, które tym się zajmowały, ale także i producenci sami często klientowi oferowali możliwość takiej przeróbki, albo inaczej, doposażali silnik nawet w części, które można było szybko przejść z gazu na diesla i odwrotnie. Wszystko zależało od cen paliwa przede wszystkim. I to...
to byłoby na koniec w zasadzie taki odcinek bardzo charakterystyczny, bo dzisiaj chyba nie pokazaliśmy nic, na czym się jeździ, ale bez czego nie da się jeździć w zasadzie. Od razu Wam znowu mówimy o tym, że warto mieć tą książkę Polskie Silniki Stacjonarne, napisaną przez Grzegorza. Książka do nabycia jest tutaj w tym muzeum w Koniczkowej, ale tak samo na Allegro. Także my szczerze polecamy, bo może po obejrzeniu naszego odcinka u kogoś się obudziło takie zainteresowanie. Myślę, że tak, no bez tych silników nie byłoby naszych pojazdów, tak? No właśnie, no. Dokładnie. Więc subskrypcja, kliknijcie nam w dzwonek i zapraszamy na kolejne odcinki. Kliknijcie w dzwonek. Wyłącz to.